Tajemnicze spotkanie Radosława Sikorskiego. Kim jest rodzina Wallenbergów? Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się we wtorek z przedstawicielami szwedzkiej rodziny Wallenbergów, dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł dyplomatycznych. Tematem rozmów była przede wszystkim współpraca przemysłowa, w tym kwestie zielonej energii i polityki inwestycyjnej. Nieoficjalnie, Radosław Sikorski spotkał się z rodziną Wallenbergów. Spotkanie Radosława Sikorskiego oraz przedstawicieli znanej i wpływowej skandynawskiej rodziny Wallenbergów, między innymi przedsiębiorców i bankierów, odbyło się w siedzibie MSZ w Warszawie. Resort polskiej dyplomacji nie planuje komunikatu po tej rozmowie, ponieważ nie miała ona charakteru państwowego, a dotyczyła głównie planów korporacji. Informacje o wizycie Wallenbergów w Polsce potwierdziła w Sztokholmie PAP rzeczniczka rodziny, Laura Safir. W przesłanym e-mailu podkreśliła, że delegacja udała się do Warszawy przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. Celem jest poznanie kraju i jego priorytetów, wyjaśniła Safir. Według rzeczniczki Wallenbergów rodzina spotka się z przedstawicielami świata polityki, przemysłu, nauki oraz firm, w których Szwedzi posiadają obecnie udziały. W skład delegacji weszli m.in. Marcus Wallenberg, Jakob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr., a także wysocy rangą menedżerowie firm, Christian Cederholm oraz Hakan Buskhe. Kim są Wallenbergowie? Rodzina Wallenbergów uważana jest za najbardziej wpływowy ród finansistów i inwestorów w Szwecji. Według mediów pośrednio kontroluje 1/3 szwedzkiego PKB. Szósta generacja Wallenbergów zarządza, kontroluje lub posiada udziały w największych szwedzkich i międzynarodowych firmach, takich jak m.in. Ericsson, Saab, Electrolux, ABB, Stora Enso oraz SAS Group. Do rodziny należy również jeden z największych skandynawskich banków SEB, założony w 1856 roku przez protoplastę finansowego rodu, André Oskara Wallenberga. Rola Wallenbergów, właścicieli koncernu zbrojeniowego Saab, wzrosła w 2022 roku, po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w związku ze zwiększonym popytem na broń i sprzęt wojskowy. Jak podała gazeta ETS, główny negocjator w rozmowach z Turcją przed akcesją Szwecji do NATO, wysoki rangą urzędnik MSZ Oskar Stenström, został zatrudniony przez Wallenbergów po zakończeniu misji. W Szwecji słynna rodzina prowadzi również działalność poprzez fundację, przyznając granty na rozwój badań i edukacji. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej rodziny, Wallenbergowie kierują się łacińską maksymą esse non videri, czyli działać, a nie tylko być widocznym. Inny znany cytat to słowa Marcusa Dodde Wallenberga, który, przekonując do porzucenia inwestycji w koleje i zaangażowania się w linie lotnicze SAS, napisał w liście do brata: przejście od starego do przyszłości to jedyna tradycja, którą warto pielęgnować,